Dzień dobry, kochani. To znowu ja. Minęło parę dni, ale spójrzcie na osicę, z której wiatr zwiewał listki. Pozostały tylko pojedyncze. Uchwyciliśmy ten moment, kiedy one były żółte, a teraz już ich nie ma. Jest 22 dzień października, dochodzi południe. Tak, kochani, dzisiaj jest dzień szczególny. Między innymi dlatego zmobilizowałam się, żeby ten film nagrać. Popatrzmy najpierw na łąki. Jak to wszystko dzisiaj wygląda? Powolutku przychodzi słoneczko do nas przez chmury. Rano padał deszcz. Moja droga, którą kocham, wygląda przepięknie. Już w żółtych kwiatach, można by powiedzieć, z liści różanych. O! Porusza się wiatr. Mam nadzieję, że jeszcze przyjdzie słońce i ciepło. Dzisiaj jest wspomnienie naszego świętego Jana Pawła II. Ten dzień został 22 dzień października. Poświęcony właśnie jego pamięci. Wszyscy wiemy, kim był Jan Paweł II. I ten dzień chciałabym właśnie uwiecznić. Wiatrem, z tymi liśćmi, które spadły, ale przecież przejdzie zima, przejdzie wiosna i na nowo będą pędy młode na tych gałązkach. Tak jest z naszym życiem. Tak. Także pocieszmy oczy dzisiaj, tego niedzielnego południa. Tam, widzicie, jest dosyć chłodno, ktoś daleko w domku pali w piecu, dym z komina widzimy. Lubię te momenty. Łąki są przecudne. Za chwilę przejdę na wschodnią stronę. No to idziemy na wschodnią stronę. Dobrze. Kochani, jesteśmy na wschodniej stronie. Co prawda nie ma słońca, ale słyszycie? Witają Was ptaki. Będąc na wschodniej stronie, ja witam Japonię. W Japonii, w Tokio, tajfun odezwał się ponownie. Jest to kraj tajfunów, także przeżywają zimne, mokre, tajfunowe dni. Przesyłam ciepłości z polskiego okna. Tak. Popatrzcie, kochani, wcześniej wspominałam o tym, że liście spod jabłuszek spadły pod same drzewka. O, widzicie, jak wiatr brzozami. I te liście, które opadły tak bezpośrednio pod drzewka jabłoni, zapowiadają zimno. Ptaki, które teraz słyszymy, to są już też ptaki zimne. Pięknie jest, prawda? No to co? Zostawiam Was w tym jesiennym widoku. Z tymi moimi ptakami, które Was witają. O, jak pięknie. Oj, posłuchajmy chwilę. Jak ślicznie. Pięknie jest, prawda? Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie, jak zwykle. I jak zwykle nowe osoby, które dołączyły do mojego kanału. Och, jak ładnie rozśpiewał się kolega ptaszek. Ściskam Was mocno. Do następnego razu. Cześć, kochani, pa, pa.